Słuchajcie, z odcinka, w którym miałem wam pokazać, jaki pudełek ma szał, zrobiła się znowu ogólnoszabełkowa zadyma. No ale tak to już u nas jest, tak to funkcjonuje ten kanał, to nie jest kanał kochani tematyczny. Teraz, słuchajcie, Gutek robi teraz chrzcinę tylko z tego budka. Ja chcę na to 7 razy, ale ten Gutek. Dobra, no dobra, to daj nasi kolejka. Dobra, dawaj, gaduś mi. Uwielbiam, jak oni tak cudownie się dogadują. Gotowi? Uwaga. Chrzciny. Gutka, nowy but. Taś, taś czy po ziemi? A co to jest taś, taś? Obojętnie. A to masz po ziemi. O, ho, ho, ho! Chwileczkę teraz, uwaga. Ale teraz siana ci pomógł. Czekaj, czekaj, jeszcze pudełek. Jeszcze raz, uwaga. Dobre, a teraz taś, a teraz taś, taś. Już kudełku, już. Nie ma szans na taś, tasia. Słuchajcie, no Gutek to 9 lat, no to on już ma tą siłę uderzenia, ale kudeł jest ciągle w ramach eksperymentu. Ja, bez ja bez, bez kłótni. Teraz Nasia, patrz, jedzie Nasia. Nie. Nie ta nóżka. Patrz, ja to nie prawie. Uwaga. Piękny strzał. Bardzo ładnie. Jeszcze raz, uwaga. Poszło wodzie. Teraz kudełek. Dawaj teraz ty kudełek 3 razy. Oj, co ja się z wami mam, szabełki, jak wy szefujecie. Nie ma kim zarządzać, słuchajcie. Same szefostwo, no. Teraz Gutek to, jak on nie chce. Pięknie. Teraz kudełek. Teraz kudełek już się... Kudełek. Albo się bawimy, albo nie. Bawimy się? To dzida. Ach, kochany, całą złość wyładowałeś. Widziałem, jakiś zły byłeś przy tym strzale. Jeszcze raz, dawaj. Nie. Jeszcze, no już obiecałem mu, że 3 razy strzeli. Wszyscy strzeliście. Dawaj do góry. Zobaczcie, jak oni ciągle walczą o sprawiedliwość. Czy w waszych rodzinach, jak macie więcej rodzeństwa, jest podobnie? Kudeł, ognia. Dobry strzał po ziemi, a teraz jeszcze tak ze złością do góry. To jest jego trzeci strzał. Dawaj. Nie, teraz będzie. Uwaga. Jadą. O, właśnie o takim chciałem. Nie, tu złapałem na rękę, ale powiem wam, że to był odruch bezwarunkowy. Muszę wam powiedzieć, że ta piłka numer 3 Zina 280 gram to jest idealny pomysł dla nasi. Wygodne są? Tak. Powiedz w 2 słowach widzom, skąd się wzięły. Dzięki pracy. Dzięki pracy, kochani. Gutek dostaje kontrakt sponsorski od Adidasa na obozie reprezentacji Polish Soccer Skill. Słuchajcie, ten model buta szukaliśmy w internecie, jeszcze go nie ma. Tak nam mówił zresztą pan od kontraktu, że Gutek będzie dostawał nowości, czyli trochę niech się poczuje tak troszkę świetnie. Ale ta piłka strasznie lata. Słuchaj, Kuciu, a jest dużo za duży? Jeszcze może na zimę będzie, co? Będzie. No to, będzie, kochani, mamy przepiękne budki. Dziękujemy jeszcze raz bardzo firmie Adidas. Natomiast ten model, kochani, jeszcze nie chodzi w ogólnej sprzedaży. Poszła piła i nikt nie skorzystał. Dawaj, teraz Nasia. Teraz Nasiunia. Ustawiaj się, Naśka. Ognia. I powtóreczka, powtóreczka, bo to taś, taś wyszedł. Uwaga. Jedziemy. Dobre, na róg szukaj rogu. Super, już lepiej. Dobra. Ale rogu szukaj. Brawo! Duży paluch był. To jest u nasi częste. Uwaga. No teraz kudeł, kolejkę trzeba zachować, bo nam rozwali zaraz imprezę. Nie, kudeł? Pokaż taką. O właśnie. Gotowy? Jedziemy. O, źle! Dawaj, bo tam ściana, żebyś w ścianę nie zaczepił. Jeszcze raz. To się nie liczyło. Jeszcze 3 razy tato da. Uwaga, tylko nie dawaj tam nóg, bo to straszy, płoszy. Dobre, ale nie w tempo. Tylko z tego. Nie w tempo. Nie. Słuchajcie, dla kudła wewnętrzna część stopy, czyli tutaj, jest na razie magią. On świetnie ma ułożoną zewnętrzną część i najczęściej właśnie stamtąd wali. No, kudełem, myślałem, że ja. I najczęściej stamtąd on wali, kochani. Czekajcie. Dobra. Nie no, daj mu. Uwaga, no kudełek nie skończył jeszcze. Ognia. Ach, teraz tak na spacerek poszło, się rozumiem. I kamera, udało się. Podawaj piłeczkę. Także kochani, model butów, który Gutek ma dzisiaj na nóżkach, szukaliśmy w internecie. Już niektóre są, ale tej wersji kolorystycznej jeszcze nie było. Także kochani, no pierwszy raz nam się w życiu tak trafiło, że mamy... Świetnie! Powtórka. Ekstra, powtórka. Aj! Przypominam, że Gutek prawą nogą nie jest prawonożny, jest lewonożny, dlatego dla niego prawa noga to jest też wyzwanie. Źle rzuciłem. Uwaga.
Także kochani, z odcinka, w którym tak naprawdę bawiliśmy się z kudełkiem, żeby pokazać wam, jaką potężną siłę strzału ma kudeł, zrobiła się nam ogólna zadymka szabełkowa. Już kopiemy wszyscy w tej chwili, świetnie się bawimy. Mamcia poszła na górę, słuchajcie, chyba na swoje seriale oglądać. Ognia kudeł! Super! Dobra! Ja chciałem zrobić tymi rzucić. No to dawaj, ja rzucę. Główka! Oj! Także chciałem wam powiedzieć, że... no bardzo anormalny strzał ma kudeł, tak naprawdę. Butek, uwaga! Hop! Brawo! To jest po 3 razy! No i teraz będziesz miał 3. Leci tam ktoś. Bolą mnie kolanka, kochani, słabo u mnie zbieganie. Butek już musi się ruszać i się pomalutku rusza na jednej nóżce, bo na jednej. Dobra, kudełek, przygotuj się. Gotowi do strzału? Gotowi? Start! Ekstra! Widzicie? Wpadłem do bramy i nie widziałem ją, jak leci. Jeszcze raz, kudeł, jeszcze raz. Buteczku, zabierz nogi, bo on sobie krzywdę zrobi. On się otarł. I tobie jeszcze zrobi krzywdę. Gotowy, kudeł? Bardzo się nie da. Piękne! Teraz Nasia. Nasiunia gotowa? Mhm. Ale jeszcze jest główki. Zaraz będziemy się bawić w główki. Zaraz będziemy się też bawić w główki. Tak. Ale czekaj, to coś ja chcę taką. A taśka, dobra. Jedzie taśka. Hop. Pięknie! Na dużej bramce gol. I to piękny, z prostego podbicia. Tak? Ty też chcesz teraz taśtaś? Ale jeszcze raz. Butek taśtaś? Ale jeszcze 2 razy. Dobra, jeszcze Nasia. 3 razy. Pięknie, bardzo ładnie. Ognia. Pięknie. Świetnie. Butek. Taśtaś, dobra, jedzie taśtaś. Ciach. Słuchajcie, taśtasie to są trudniejsze piły, bo czasami trzeba je jeszcze opanować i zgasić przez strzał. Daj. Będę celował teraz. Uwaga, taśtaś. Ciach. Dobre. A teraz ja. Teraz kudełek chce taśtasia. Oj. Kolanko mi naprawdę, kochani, już znikło. Kudek taśtasia. Hop. Pięknie. Słuchajcie, z taśtasia często piłka, szczególnie kudełkowi, leci do góry, dlatego że on się odchyla. A teraz poszło na dół. Super. Uwaga. Weź nóżki kudeł. Kudek. Piękny strzał, jeszcze raz. Takie coś jeszcze raz. Pięknie! Ale tak już. Uff. Jeszcze po 3 razy. Uff. No. Jest po 3 razy, tylko czasami tatuś chciałby wyciągnąć z was to, co najfajniejsze. I czasami do tego jest potrzebne jedno uderzenie więcej, wiesz? Bo poszło raz, poszło drugi i czuję, że trzeci raz już zdasz się z siebie wtedy naprawdę maksa, czy czwarty. Kudełku gdzieś tam utknął. O, idzie. Jest kudełek. Dawaj. Teraz Taśka. Dobra, już starczy. Tasiunia, uwaga, jedziemy. Cyk. Ja chcę też tak. Różne tatuś daje. No nigdy nie wiesz, jaką ci kolega da, czy koleżanka z drużyny. Super, poszła taka, teraz idzie taśnie. Super. Teraz ją panujemy i... Pięknie. No, Gutek, masz tam naprawdę bardzo złą miejscówę. Słowo honoru, nie dość, że my się boimy o twoją nóżkę. Musisz do tej dziurki wchodzić, albo no to wchodź do tamtej. Masz gimnastykę, cyk, cyk, gąsieniczką i się przemieszczamy. Hop. Słuchajcie, my już trzeciego ściągamy. I ostatni? Pięknie! O, porzuciło. Teraz Gutek. Pięknie! Teraz taka. Poszło. Czekamy, kiedy Gutek pierwszą bramkę strzeli, słuchajcie, z prawej nogi. Tak? Ja będę chciał ciągle taśtać. Dobra. Ole ładny, to było ładne. Teraz już kudełek jedzie. Uwaga, taśtasie. Kafelki zeszły. Dziękuję za piłkę. Uwaga, taśtasie. Hop. Pięknie. Tym razem ściana pomógł, a teraz czystą piłę. Ekstra. Bardzo dobre. Teraz Ruśka, jedziemy. Trzeba być czujnym szybciutko. Hop. Pewnie, jak na prawą siądzie, to robimy prawą. Buteczku, mówię ci, strasznie twoje nóżki. Brawo, Nusia! I? Pięknie! Superze! Słuchajcie, co by nie było, my się bawimy na krusze na arenie, kochani. Wy tego w domu nie róbcie, bo was rodzice wygonią. U nas to troszeczkę się inaczej potoczyło. Ci z was, co oglądają, już wiedzą, że jesteśmy troszkę na tym punkcie inną rodziną. Ale kudełek jedzie? Ciach. Natomiast
Chciałbym, żebyście zobaczyli, że cała trójka ma naprawdę... Kudek chce taś. Oho, leba, piękna. Świetna była, za pierwszym ekstra siadła. Ojojojojojojoj. Druga już była taka do góry, typu stoper wyjazd. A, tatuś. Ale okno zapiął. Tato. No. A ja, czyli jakbym już chciał gdzieś jedną kolić, to będę wstawał się na tą nogę? Czyli będę też normalnie... No najpierw będziesz stawał w piaseczku, troszkę rozruszamy paluchy, tak, tak. Pomalutku, codziennie troszkę więcej. Na basen pójdziemy, tak. Tosia, gotowa? Jedziemy. Pięknie, ale słabo, słaba siła. Już lepiej, ale jeszcze słabo, jeszcze mocniej. O właśnie, pięknnie, tak? Teraz trzeci strzał był super. I? Dobre. Tego to się boję, bo ma buty, siła jeszcze większa. Uwaga. Dobre. Słuchajcie, to kilka odcinków nam z tej produkcji wyjdzie, natomiast myślę, że wy się dobrze bawicie, bo my się naprawdę bawimy, my się naprawdę bawimy bardzo dobrze. Uwaga. No. Teraz ja kudełkowi gra. No. I kudełkowi, uwaga. I kudełek. Nie, to twoja noga go zmyliła. Dawaj kudełek. Kudełek taś, tak? Jedziemy taś, cyk. Widzisz? Kudełkowi do taś jeszcze wychodzi typu, mówię, taki stoperowy wyjazd. Dobra. Oj, kochani, podnoszę się troszkę. Będziemy kończyć tą część, ten odcinek z wami. Zobacz, kudełek, jeszcze po ziemi, ale tak z całej siły, żeby do bramki wpadł, dobra? Ognia. Czekaj, nie weszło. Czekaj, jeszcze raz. Już każdy z was z całej siły uderzy, no. Uwaga. Ognia. Nie. Czekaj, Gudku, musisz... Jeszcze inaczej, źle tuś rzucił. Ja wiem, uwaga. Nie, bo źle pcham, kudełek. Ładnie z fałsza strzeliłeś. Czekaj, nie mogę mu rzucić. Nie trafiam mu, bo Gudka... O, teraz. Dobre, teraz było fajne. Teraz Nasia moja. A ja na końcu. A ty na końcu, tak. Ale już teraz do pustej bramki walicie, także ile siły, dobra? Naśka, ciach. Nie, żeby było silno, to musi być tak. Ognia. Pięknie, to był już dobry strzał. Trenerze Mateuszu, jak widziałeś, to już był kozacki strzał. Mocny, fajny, soczysty. Aż piecze nóżka, nie? O to chodzi. Nóżka trochę jak popiecze, nic jej się nie stanie. Gotowa? Cyk. Pięknie, ale na koniec, od poprzeczki spojenia, piękny gol, Musia, dawaj. Dobra, jak na razie starczy, bo jak nie jesteś do bosego przyzwyczajona, to żeby nie przesadzać. Gotowy? Ciach. Nie. Prawie. To było z tego... A wycofaj się do tyłu jeszcze, Gudku. Ale nie. To już są pożegnane strzały, kochani, z tego odcinka, daj kudełeczku. Daj i zejdź, bo tu Gutek też ma mocnego gniota. Dobra. Gotowi? Nawet z prawej tego Gutka jest jeszcze mocniej Gutek, to nie było mocno. Uwaga. O, już lepiej. A teraz po taś-tasiu się złóż tak, jak do fałszyka. Ciach? Nie, ale to mogę. Czekaj, za słabo rzuciłem, jeszcze raz. Dobre, po koźle, ale może być. No. Widzowie, dzięki wam świetne za odcinek. My się jeszcze oczywiście pobawimy, ja obiecałem Szabelkom jeszcze pocykamy cegłówkami i tak dalej, ale wam już nie będziemy dokuczać. Dziękujemy za odcinek. Z tego odcinka... I tata będziemy jeszcze kopać z główki. Z główki też będziemy kopać, także trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia. Pozdrawiają Szabelki gorąco. Chodźcie pożegnać się. Na razie. Słuchajcie, śliczne ma Gutek te nowe budki, naprawdę. Guciu, Gutku, stój w miejscu, tak o, ja zoomem złapię te budki. Stój tak jak stoisz, patrzcie kochani. Czekajcie, jestem na statywie, jadę zoomem do was. Czekaj Tusiu, bo robimy teraz. O, tak wyglądają, naprawdę są kozackie. A pokaż tył jeszcze Gutek. O tak. Piękna, naprawdę pięknie, estetycznie wykonane budki. Do zobaczenia, dobranoc, trzymajcie się, pa.